Dziś w Automówi moim gościem jest pan profesor Krzysztof Walczak, prezes Karyjskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i redaktor najnowszego wydawnictwa KPPN związanego z jubileuszem Towarzystwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, zacznijmy od początku, czyli od 1987 roku, a może nawet i chwilkę przed, kiedy to pojawiła się myśl założenia w Kaliszu Towarzystwa Naukowego. No tutaj trzeba zacząć od czasów dużo, dużo wcześniejszych, bowiem nasze miasto miało zawsze ambicje naukowe i tutaj najlepszym tego dowodem była, jest nadal działalność Kalickiego Towarzystwa Lekarskiego, funkcjonującego od wieku XIX, od roku 1877, a zatem te ambicje naukowe w naszym mieście były widoczne od bardzo, bardzo wielu lat. Także jeżeli idzie o naukę w sensie ogólnym, to obserwowaliśmy tutaj takie działania w wieku XIX także. Natomiast idea organizacji Towarzystwa Naukowego na fali, myślę, także takich działań w Polsce narodziła się na dobrą sprawę w okresie organizowania tych znanych obchodów 1800-lecia Kalisza, czyli była to końcówka lat 50., poluźnienie atmosfery ówczesnej Polski. Po październiku 1957 roku i to wszystko powodowało, że była myśl powstania towarzystwa. Szczerze mówiąc, takie towarzystwo się nawet zawiązało. Tutaj inicjatorem był profesor Geisztor, natomiast byli w tym także Kaliszanie. I na dobrą sprawę prawie zaczęło funkcjonować. To był rok 1958-9. Skończyło się to dużo później, właściwie rozejściem się tej inicjatywy. Tu myślę, że postać pana doktora Stanisława Kwirynowicza jest niezwykle istotną, bowiem to on jako poseł firmował, ale rzecz no, natrafiła niestety na niechęć władz partyjnych i ostatecznie tę inicjatywę zwekslowano na utworzone wtedy w Poznaniu Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, które zaczęło organizować w miastach powiatowych swoje oddziały i w taki sposób właśnie idea Towarzystwa Naukowego umarła. Wznowiono ją tutaj, myślę, także warto przypomnieć postać profesora Władysława Rusińskiego w roku 1981, kiedy z jego inicjatywy tutaj Ryszard Bieniecki, ówczesny dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu, a także ja wystąpiliśmy z taką inicjatywą. Zawiązała się znów grupa inicjatywna, no i rzecz umarła naturalnie śmiercią po stanie wojennym, po ogłoszeniu stanu wojennego. Dopiero poluźnienie znów tych rygorów stanu wojennego, czyli okolice roku 1986-87 spowodowały, że była taka możliwość wznowienia
tych działań i tutaj oparliśmy się na znów panu doktorze Kwirynowiczu, ale także kilkorgu działaczach społecznych. Myślę tutaj o dwóch grupach naturalnie ludzi. Z jednej strony takim bardzo ważnym człowiekiem był także niegdyś pracownik biblioteki publicznej, pan dr Szymon Molenda, z zespołem ludzi, którzy wokół nas się skupili. Z drugiej strony natomiast życzliwość urzędników ówczesnych, a zatem pana wicewojewody Mieczysława Arkadiusza Woźniaka i dyrektora Wydziału Kultury pana Kazimierza Matusiaka. Myślę, że te osoby tutaj były kluczowe dla stworzenia atmosfery, że mogło nareszcie to towarzystwo powstać. Czyli do trzech razy sztuka. Można tak powiedzieć, udało się wtedy właśnie. Też był to zbieg okoliczności odrobinę, bowiem na dobrą sprawę nikt nie miał żadnego pomysłu, co zrobić z Federacją Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej. Była to organizacja gromadząca istniejące towarzystwa kulturalne. No one funkcjonowały w kilku przynajmniej ośrodkach ówczesnego województwa kaliskiego, ale po stanie wojennym to się wszystko rozeszło, nie było entuzjazmu i władze zastanawiały się, co z tym fantem zrobić. I myślę, że to także był element, który doprowadził ostatecznie do powstania Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jakie idee Państwu przyświecały? Czy towarzystwo, na czym towarzystwo chciało się skupiać? Czy miało być taką płaszczyzną do spotkań i wymiany myśli, czy jednak czymś więcej? No, myślę, że przede wszystkim szło tutaj o stworzenie środowiska naukowego. To oczywiście między innymi poprzez spotkania. Natomiast zauważalny był brak możliwości wydawniczych na terenie miasta. Trzeba zauważyć, że w tym właśnie czasie wokół obchodów jubileuszu 18 wieków Kalisza, dużo później, lata 70. także, wszystko to, co się ukazywało wartościowego o Kaliszu, było drukowane, było wydawane poza naszym miastem. Tutaj ośrodki naturalne, czyli Warszawa, Poznań, były widoczne. Oczywiście w pewnym momencie również na terenie Kalisza zaczął się ten ruch wydawniczy, ale on był bardzo skromny, zwłaszcza jeżeli chodzi o naukę, o publikacje naukowe. Natomiast generalnie była to potrzeba stworzenia środowiska naukowego, ale także rodząca się w Kaliszu, myślę, że już w latach 50., 60., potrzeba powstania ośrodka akademickiego, bowiem w Kaliszu idea szkoły wyższej żyła od bardzo dawna i tutaj chociażby utworzenie, przekształcenie liceum pedagogicznego w studium nauczycielskie no było takim momentem, że właściwie wydawało się, że za chwilę będziemy mieli prawdziwą szkołę wyższą w Kaliszu. To było marzenie Kaliszan od bardzo, bardzo dawna. I tutaj także właśnie upatrywano w działalności Towarzystwa Naukowego kolejnego elementu, który mógłby posłużyć dla utworzenia szkoły, dla wsparcia jej
działaniami naukowymi i ostatecznie rzeczywiście tak się stało. Konferencje, sesje, spotkania naukowe, ta działalność wydawnicza, bo książka jest 200. wydawnictwem Kajskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. To jest naprawdę ogromny dorobek towarzystwa. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale myślę, że nie, że KTPN jest jednym z prężniej działających towarzystw naukowych w naszym kraju. Myślę, że z wrodzoną nam skromnością można tak odpowiedzieć rzeczywiście, bowiem istotnie myślę, że tutaj uhonorowanie naszego towarzystwa poprzez wejście prezesa do Rady Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk było jakby potwierdzeniem rangi naszego stowarzyszenia. Rzeczywiście od dobrych kilku lat, drugą już kadencję, reprezentuje nasze towarzystwo w Polskiej Akademii Nauk i to jest rzeczywiście pewne świadectwo uznania. Ale myślę, że sama działalność stowarzyszenia zasługuje na to. Rzeczywiście to jest wysiłek bardzo, bardzo wielu ludzi, działających w wielu przypadkach od wielu lat. Całe 30, już w tej chwili blisko 33 lata działalności towarzystwa. No tutaj mamy ludzi, którzy od samego początku działają w towarzystwie i dzięki nim właśnie jest możliwe to wszystko, co się dzieje, a zatem spotkania, konferencje, ale nade wszystko publikacje. To jest to, co pozostaje zawsze po wszelkich naszych działaniach. Myślę, że warto tu jeszcze powiedzieć, że oczywiście ludzie, którzy tworzyli towarzystwo, którzy funkcjonują w wielu przypadkach do dzisiaj w nim, to jest jedna niezwykle istotna rzecz. Miło powiedzieć, że to bardzo często dawni magistrzy, którzy dzisiaj w nauce mają sporo do powiedzenia, także swoimi stopniami, tytułami naukowymi. Ale chciałbym zauważyć rzecz niezwykle istotną i odważę się powiedzieć charakterystyczną dla naszego towarzystwa. To znaczy wielka ilość młodych ludzi. To jest dosyć niezwykłe, bowiem spotykając się z prezesami towarzystw naukowych w Polsce, słyszę narzekania czasami, że no, niewielu młodych ludzi tutaj angażuje się w działalność. U nas jest zupełnie inaczej. My rzeczywiście jesteśmy otwarci. To są młodzi ludzie, którzy chcą wejść w naukę, chcą zaistnieć w nauce i myślę, że to właśnie towarzystwo tworzy takie możliwości. To jest ten moment, kiedy uczeń może się spotkać z mistrzem, bo bardzo wielu członków naszego towarzystwa to rzeczywiście najwyższej jakości naukowcy. Właśnie do tego chciałam nawiązać, że jakby tym takim dodatkową wartością działalności towarzystwa są zgromadzeni wokół niego ludzie, czyli to są osoby znanymi nazwiskami, ale to są też właśnie ci młodzi ludzie, debiutanci. Ja sama pamiętam swoje pierwsze wystąpienie w Kajskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Do dzisiaj chociaż już upłynęło 8 lat od tej mojej premiery i trzeba właśnie podkreślić, że wychowaliście Państwo mnóstwo regionalistów, bibliologów, więc całą gamę osób zaangażowanych tutaj w działalność na rzecz miasta Kalisza, ale KTPN jest też towarzystwem, które łączy przedstawicieli wielu różnych dziedzin nauki. Tak jest rzeczywiście. Tutaj oczywiście nauki humanistyczne, nauki społeczne mają pewną przewagę, natomiast
Mamy rzeczywiście ludzi z bardzo wielu dziedzin, może za wyjątkiem medycyny, bowiem tu naturalnie nie robimy konkurencji, choć mamy i mieliśmy wybitnych lekarzy także w swoim gronie. Natomiast rzeczywiście nauki humanistyczne tutaj mają zdecydowaną przewagę, nauki społeczne i gromadzą tu ludzi z bardzo rozmaitym naturalnie dorobkiem. Jesteśmy towarzystwem otwartym, odrobinę innym niż ogólne towarzystwa regionalne, które bardzo często stawiają pewien wymóg statusu naukowego dosyć wysoko. Są stowarzyszenia, tak jak Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, gdzie można się dostać bardzo często dopiero posiadając stopień naukowy doktora habilitowanego, prawda? To jest wysoka rzeczywiście bariera, wysoko postawiona poprzeczka. My od samego początku, jako bardzo młode towarzystwo, otworzyliśmy się na ludzi nie tylko z jakimś cenzusem naukowym, ale także na entuzjastów nauki. To bardzo często byli, zwłaszcza na początku, ludzie pasjonujący się, amatorsko działający na niwie naukowej i wielu z nich wyrosło na naukowców rzeczywiście, ale nie zawsze przecież tak było. A zatem to otwarcie towarzystwa spowodowało, że mamy tutaj wśród siebie wybitnych naukowców i ludzi, którzy dopiero jakby aspirują do wejścia w naukę. Myślę, że to jest zaleta towarzystwa. Jest to jakby odzwierciedlone nazwą samą towarzystwa Przyjaciół Nauk. To jest piękna, stara nazwa widoczna w poznańskim towarzystwie Przyjaciół. Na nim w pewnym sensie się wzorowaliśmy, choć na dobrą sprawę takim wzorem najważniejszym było Towarzystwo Naukowe Płockie, najstarsze istniejące bez przerwy, tak przynajmniej się uważa, stowarzyszenie naukowe w Polsce. I ta otwartość właśnie spowodowała, że mamy bardzo wielu młodych ludzi. To jest idea tego towarzystwa, aby młodzi ludzie, nie tylko naturalnie młodzi, ale aspirujący do działań naukowych, aby mieli kogo spotkać, aby mieli pewne wzory ludzi, z którymi możemy rozmawiać na temat nauki, zwłaszcza kiedy nie było tak silnego jak obecnie szkolnictwa wyższego w Kaliszu. To było niezwykle ważne miejsce, gdzie można było zdobyć pewne doświadczenia naukowe. Przyznam się, że kiedy ja robiłem doktorat, jeździłem po Polsce dopytywać się, co to jest właściwie takiego, jak to się robi. Tu nie było środowiska naukowego, tu było zaledwie paru ludzi, których można było zapytać o te sprawy. Dzisiaj to jest rzecz absolutnie naturalna, że funkcjonują uczelnie wyższe, no i funkcjonuje towarzystwo właśnie z ludźmi, którzy dawno mają te stopnie naukowe za sobą już. Panie profesorze, przez te 30 lat na pewno zmagaliście się z wieloma przeciwnościami losu, ale o tym nie mówmy. Skupmy się może na wyzwaniach, jakie czekają KTPN. Co w planach? Może tak. Oczywiście funkcjonujemy i cieszy mnie nadal entuzjazm wokół towarzystwa, jaki jest przede wszystkim w naszym środowisku.
cieszy mnie, że właśnie przywoływani tu już parokrotnie młodzi ludzie robią stopnie naukowe. To jest widoczne i to pozwala mieć nadzieję, że rzeczywiście umacniamy jeszcze tę swoją pozycję zarówno w kraju, jak i na terenie ziemi kaliskiej. Myślę, że bardzo ważnym elementem są konferencje, jakie organizujemy. Z przyjemnością chcę powiedzieć, że w ogóle działalność towarzystwa, i to dzięki pierwszemu prezesowi nieodżałowanej pamięci, profesorowi Edwardowi Polanowskiemu, który swoim autorytetem wsparł towarzystwo u jego początku. Było takie właśnie piękne otwarcie związane z konferencją stulecia urodzin Marii Dąbrowskiej. To był ten moment, od którego zaczęliśmy tę działalność. Dzisiaj no, przytłumieni jesteśmy przez warunki, w jakich funkcjonujemy od roku ponad, ale mimo wszystko myślimy o kolejnych, także międzynarodowych konferencjach, bowiem tutaj organizowaliśmy ich sporo i możemy się nimi rzeczywiście pochwalić. Dalej myślę, że tym obszarem, o którym warto mówić, jest właśnie wydawnictwo. Wydawnictwo, które z satysfakcją to mówię, znalazło się na liście Ministerstwa Nauki, Edukacji i Nauki, jak to dzisiaj się nazywa, ówcześnie na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I to jest wielkie wyróżnienie dla naszego towarzystwa. Zaledwie 6 towarzystw naukowych znajduje się z 50 kilku na tej liście, prawda? Także to jest świadectwo jakości naszych wydawni. I myślę, że to jest trwały dorobek towarzystwa. Tutaj no, szczególnie Kalisz ma szczęście, bowiem dzisiaj wiele piszemy o tym mieście, wiele publikujemy i to się zostanie. Mamy także 3 ważne czasopisma, z których jedno także już się znajduje na liście ministerialnej. Pozostałe aspirują i myślę, że także uda nam się wejść z nimi na tę listę i to myślę, że także jest niezwykle istotne, bowiem te czasopisma to otwarta droga do publikacji. Znów powiem, zwłaszcza tych najmłodszych naszych działaczy, czy szerzej młodego środowiska naukowego w Kaliszu. To jest coś, co pozostanie rzeczywiście. Panie profesorze, wszyscy, którzy chcieliby zapoznać się z dorobkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i nabyć tę książkę 30 lat działalności 1987-2017, co mogą zrobić? Gdzie się udać? Myślę, że przede wszystkim wejść na stronę internetową towarzystwa. Ona jest w tej chwili w przebudowie, jest jeszcze bardzo skromna, ale myślę, że wkrótce będziemy także nią mogli się pochwalić. Tam można znaleźć spis naszych dokonań, także wydawniczych. Także tutaj jest możliwość zapoznania się, a już w tej chwili dobijamy do 250 publikacji. Także to idzie bardzo szybko. Chcę powiedzieć, że pewną ważną częścią zaczęły być publikacje, które wydajemy wspólnie z Akademią Kaliską, czyli wspieramy uczelnie tutaj w produkcji, że tak się nieładnie wyrażę, publikacji naukowych.
Nasze książki można nabyć przede wszystkim w siedzibie towarzystwa. Są na stronie podane numery telefonów, w jaki sposób się skontaktować, ale także w kioskach na terenie Kalisza bardzo, bardzo wiele naszych publikacji się znajduje, także myślę, że dzisiaj jest na pewno trudniej, ale sądzę, że są te możliwości dotarcia do naszych książek i naturalnie do tego zachęcam. Panie profesorze, gratuluję kolejnego wydawnictwa i jakby na Pana ręce, też dla wszystkich członków Krajowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, życzenia zdrowia i dużo sił do podejmowania kolejnych kreatywnych działań. Miejmy nadzieję, że pandemia szybko odpuści i będziemy jakby mogli spotykać się w Krajowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk już realnie, nie tylko wirtualnie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. I cóż, myślę, że spotkamy się niebawem na kolejny, bo KTPN jest tak silnym towarzystwem, że faktycznie to chyba jest nasze trzecie albo czwarte spotkanie promujące wydawnictwa towarzystwa, także jestem przekonana, że za chwilę spotkamy się na kolejnym wywiadzie w naszym cyklu Autor Mówi. To prawda, dziękuję pięknie i postaramy się pojawić. Dziękuję bardzo.